Siema, siema, elo, elo, sobota. Jadę do Elbląga, do salonu motocyklowego, do Husqvarny, Bety i elektrycznego Starka. Jadę kupić motocykl, też nigdy elektrykiem nie jeździłem. Także trzymajcie kciuki, żebym się nie połamał. Wziąłem, zapakowany jestem, wziąłem ze sobą ochraniacze, ciuchy, buty, małego grilla. W ogóle to jest nowo wybudowany salon, jeszcze tam nigdy nie byłem. Byłem już w Elblągu na starym miejscu, a to jest przy samym, można powiedzieć, poligonie, nowy salon Husqvarny i Bety. Także trzymajcie kciuki. Ja sobie spokojnie autostradą lecę. Spokojnie, bardzo spokojnie. O, dojeżdżam do bramek. Moje, czy ja sięgnę teraz, kurde. Ile teraz autostrada kosztuje do Gdańska? Ostatni raz jechałem tędy 3 lata temu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wyjazd z bramek i już z tobą można lecieć. Lecę na Gdańsk i potem centralnie w prawo na Elbląg. Właśnie dzisiaj salon Beta Motor Poland organizuje właśnie testy z motocykli. Czekałem na ten moment 3 tygodnie. No i jestem ciekawy. W ogóle jestem ciekawy, jaki motocykl, kurczę, wygra, na który postawię i który kupię. Będę testował Betę 300 w dwusuwie, taką, którą miałem, tylko że odnowioną, nową, świeżą, z innym wyposażeniem, taką dopasioną. 125 Betę Starka 80 koni, Husqvarna Wittpilena 401 i Beta 350 ALP 4.0, czyli trochę do testowania będzie tych sprzętów. Ciekawe, ile to czasu mi zajmie. W ogóle jestem zapisany na 14.25. Wyjechałem po 8. Przyjadę tam na godzinę 11. No to co? No to tymczasem trzymajcie kciuki. Jaki motocykl wybiorę? Jakie zalety musi mieć, żebym go wybrał? Jaki motocykl kupię? Jakie musi mieć zalety? No musi stawać na koło dobrze. Chciałbym, żeby ten motocykl mi posłużył też na jakieś tam krótkie wypady, na jazdę po mieście, jazdę w terenie, o coś takiego, taki motocykl uniwersalny. Mam nadzieję, że wybiorę i wrócę z motocyklem. Do Elbląga mam 250 km. Połowę trasy już zrobiłem. Zostało mi 125. Adventure Team. Adventure Team. Adventure Team. Zawsze dobrze mi się z nimi współpracowało. No już w sumie trzeci motocykl od nich. Jakie mam oczekiwania od elektryka? Powiem wam, że jakby starczył na 200 km bateria, no to ok by było. Może będzie tam jakiś fachowiec, który będzie to wszystko wiedział.
Zresztą po testach zobaczymy, na ile ta bateria wytrzymuje. Nie tylko ja będę jeździł, w ogóle dużo ludzi jest zapisanych. No przede wszystkim bateria i no nie wiem jak zawieszenie, ale mi się wydaje, że no to już jest profesjonalny sprzęt. No i cena, przede wszystkim cena, ile kosztuje ten elektryk. Już nie chodzi o to, ile kosztuje ładowanie baterii. Bo wiadomo, no jeżeli chodzi o samochód, no to wiem, że tutaj ładowanie w Polsce jest bardzo drogie elektryków. Ktoś tam ostatnio testy robił i 120 zł 100 km wychodziło ładowanie. W motocyklu tak aż takiego znaczenia to nie ma, tylko długość jazdy. No, zostało mi jeszcze jakieś 50 km. Dobrze mówię? No, 60. Czyli testy będą się odbywały w ten sposób, że po kolei będę po prostu brał motocykle, tak jak jest przypisane. Mam nadzieję, że coś wcześniej będzie zwolnione, że nie będę czekał do tej 14:25. O, tu zwężka. A jeżeli chodzi o Alpina, Alpę, Betę, jakie mam oczekiwania? No, żeby stawał na koło, no. Z elektrykiem to nie wiem, to bym się bał chyba. Tam podobno mówią, że jeszcze te elektryki nie mają doprecyzowanego sprzęgła, nie wiem o co tam chodzi. Muszę to po prostu sam sprawdzić. Jak tam, z gazu czy ze sprzęgła strzelać w elektryku? Nie mam pojęcia. Wiem, że w ALP jest quick shifter. Trzeba będzie go ominąć do jazdy na kole. Także przetestuję i w terenie, i na asfalcie. Mam taką możliwość tymczasem. No i zjeżdżam z autostrady. Wczoraj coś pięknego. Pojechałem na Willy Boysów, przyjechał Tomek, Piotr, Mikołaj, w cztery motocykle zasuwaliśmy. Muszę wam powiedzieć, że sympatyczne było to, jak kierowcy tirów nam mówili siema, czyli trąbili. Coś pięknego po prostu, nie? Pozdrawiam wszystkich kierowców, tirowców. Wjechałem właśnie do Elbląga. Powiem wam, czuć tutaj morskie powietrze, nie? Niedaleko tutaj jest zalew Wiślany. Byłem tam. Ale czuć tutaj. Czuć Elbląg. I centralnie na salon wbijam. Jest salon przy samej ulicy Kwiatkowskiego. Motocykle widzę, stoją. Jakie miejsce parkingowe będę miał? Dni otwarte. Zanim się będę przebierał, to zrobię wjazd na salon. Pierwszy raz jestem. To jest Husqvarna też, 901 Swarpilen. Dzień dobry. Thank you.
To jest chyba elektryk. Jakie mało chuskie. Nie widzę bety. Tu masz. Siema Bartas. Tu masz pozwarne. Tu masz wszystko. A betę tam widzę jedną. Tu masz betę. Kurde, ale salon rozbudowany. Ty, patrz. A wierzysz? Ty, nie uwierzysz, ty. No właśnie, my czekamy. Ale co? No ta. Ta? Ta beta na mnie czeka? Ona jeździ? No tak. Od wózów. Odpalasz po każdej porze i nie ma. I jadę. Który to jest rok? 78. Ty, to tak jak ja zaczynałem praktycznie przygodę z motoryzacją. No, masz tak samo. No, ale wiesz co, ja mam taki sam strój. No. Dosłownie tak ja wyjdę zaraz ubrany. No, to jest. Czeka na ciebie Beta i Stark. Także zapraszamy. No tak to wygląda, widzisz. Mhm. Tam jeszcze z tyłu jest warsztat. To jest ten Stark? To jest Stark. I to jest Enduro czy Cross? No one są, tak ciężko mówić, czy crossy w ogóle. Jak kupujesz, to zamawiasz od razu, sobie wybierasz koło 18 czy 19 cali. W ten sposób. To jest zróżnicowane. Kolory są trzy, czerwony, szary i biały do wyboru. No i główny to jest aspekt zawieszenia kajaby i od razu sobie wybierasz podwagę zawieszenia. Rozumiem. Jest tam H6 tych przedziałów i masz to naprawdę, kupujesz, nie musisz bawić się w tunera i kupę pieniędzy. No i hamulec albo jest tylny w nodze, jak standardowo, mhm, albo w ręku jak rowerowy. Aha. No i jeszcze opcja mocowa, jest wersja 60 koni i 80, ale te wszystkie opcje sobie regulujesz z pulpitu telefonu. Aha, mocowy. Telefon jest. Tak, telefon, ale... i sobie regulujesz, pokażę ci zaraz na chwileczkę. Każdy telefon? Ten jest niezalogowany. Moc sobie regulujesz z pulpitu telefonu. Mhm. Moc i hamowanie silnikiem. Jest 5 map i każdą mapę sobie ustawiasz jak chcesz. A powiedz, a na ile bateria wytrzymuje? Teraz to testujemy i na torze motocrossowym tak stricte tylko ogień, no to 2 godziny. No to i tak dużo. No, a las, no to wiesz, no jak się jedzie las, trochę się stanie, gdzieś podjedzie, no to tam 3 z hakiem, no to tak. To nie jest dzieje. No i tu masz, zostawię od razu ładowarkę. Do na 220, tutaj odpinasz. I jeszcze masz w zestawie fajny bajer, masz klucze dynamotryczne, to jest wszystko w zestawie. On jest teraz na testach. Tak, jeździć. Dwa są. Jeden jest z kołem 18, drugi 19 cali i z hamulcem tylnym w nodze lub w ręku. Zarejestrować nie można? Nie, to jest na cross. Na pewno będziesz zachwycony tym, tak? Bo to tak jedzie, tak to klei, niesamowicie, to jest tak łatwy motor, że on tak zachęca, to daj mi gazu, daj mi, tam się prosi. To jest po prostu, ja nie jestem zwolennikiem prądów, jestem bardziej sercem spalinowym i w ogóle, ale jak tym pojeżdżę, to trochę, no, zmieniłem zdanie. O kurde, to ja może też zmienię. No, naprawdę, przejedziesz sobie się i... No i jeszcze taka na Olą się, co jeszcze na mnie czeka tutaj, powiedz? Czeka na ciebie jeszcze na pewno 300 w racingu, to jest tu, taka jak ta, identyczna, na kajabie, 300 z Husqvarny, też na ciebie czeka 300, ale głównie na ciebie czeka Alp. 39,5 konia, czyli 40, to się naprawdę, to jest, zobacz sobie, fajny jest pulpit. Ja pierdzielę, ale bajka. Masz włączany ABS i tryb offroadowy, czy zwykły, tak? I ABS też. Tu cały komputer, to wszystko się o chińskiej. Także to pali to 3 litry. Mi spali to, ostatnio zjechałem 200 w TET-TETem, TET-OFF, no to spalił mi 2,9. Kanapa dla dwóch osób, mega wygodny i tu poręczny. Weź przymieść się do tego, siądź, ja ci po... Dobry. Dobry. Fajne motory.
Po ile mam to? Siema. O. Przeszkadzałem tych nagrania. Czy ty mi jeździcie? No nie. No tak wiesz, z ciekawości pokazać młodym, nie? Aha, no to fajnie. Ale, no ale jeździłem, to ci powiem masakra, nie? No na plus. No na plus. Gój shiftera nie ma. Nie, to nie, dobrze, nie. To jest motor do ścigania się, no to jest motor do bardziej do miejsko-terenowy i taki bezproblemowy. Bezproblemowy, czyli po prostu podróżniczy. No też, no. I to jest jeden z licznych motorów, który nadaje się do kampera, bo waży 140, jest niski i włożysz to wszędzie i nie obciąża DMC. Mieści się w tolerancji. No i cena, tak, bo kosztuje 28,900 detal. To się cena. Jak ktoś nie ściga się, tylko chce motocykla w lekki teren do podróżowania, trochę po mieście, a z założenia więcej lekki teren, no to uważam, że ten motor nie ma konkurencji na rynku. A jaka cena jest tego elektryka? 60 detal. Kwestia tylko tam jeszcze dołożenia, czy ta stopka boczna, te koło, no tam około 60 tysięcy. No to już jest trochę, nie? No, ale to trzeba porównywać sobie analogicznie do 450 motocrossowej. Ona to 450 KTM, Husqvarna czy innych marek, Suzuki, Kawasaki, to też kosztuje 50 parę, a musisz włożyć worek pieniędzy w tuning, czyli znowu razu kupujesz motor, robisz zawieszenie, moc, wydech, tuningi silników, a tam tylko suwakiem przesuwasz i masz 50 koni, 60, 80 i tyle. Już jeżdżą? Tak, już jeżdżą. No. Ale powiedz mi serio, tą betą z 78 będę mógł się przejechać? Tak, tak, tak. Kurde, rewela. No dobra, to ja się przybieram. Tak, no zapraszam. To jest, co dzisiaj będziesz testował, czy twój, no do testów dzisiejszy. Nie, ale to jest piękny ten zegar, powiem ci. Tak, dzisiaj sobie potestujesz Alpa. Dla mnie. A tutaj jeżdżą chłopaki. Powiem wam same nowości. Jestem ciekawy tego elektryka, wiecie? Powiem wam, że to jest szok, nie? Jak Bartek tak mówi, to coś musi być w tym. Dzień dobry. Cześć Ania, dzień dobry. Witam serdecznie Ania. Cześć. Na testy dzisiaj? Na testy, no. Idę do przebieralni. Dobrze, i zapraszamy tutaj na nasze... I się testuje. Jest co. Jest co. A jazda jest tutaj, czy tak, jeszcze tam idziemy można tam. Wyjechać? Tutaj wjeżdżamy. Tak? Stąd ruszamy, jakby naszego tutaj padoku, tak zwanego. Siema. Widzę, że jest najlepsza youtuberia z Polski. Tak jest. Słuchaj, no i sobie wjeżdżamy tutaj. Tu jest takie małe endurko jakby. A. Tak? I tam jak sobie widzisz, wjeżdżę no. Już na tor. Będzie strzałka i będzie po lewej stronie namiot, który kontrolujący. Tak? Nie będzie aha. Na razie był ściągał, coś by się działo, zajeżdżamy tam. Tak? Mhm. To tam kolega stoi. No i sobie jeździmy 15 minut po torze motocrossowym. Jak? Łupsy, skoki, wszystko jest. Tak? Mhm. I twardy teren też jest, więc można sobie wszystko tutaj potestować, nie? Okej. Okay. Tereny są rewelacyjne. No i oczywiście tutaj punkt gastronomiczny też. Jak będziesz się przebliżesz, to podejdziesz do mnie świadczenie. Dobra? Dobra, okej. Okay. No jak coś tam. To tymczasem. Kurde, glaca! Dasz mi się golnąć betą? Na szczęście nie wziąłem. Byś nowe plastiki sobie no, wymienił? Ja wiem. Na oryginalne znowu.
No jest, słuchaj, trochę jest przerobiona pode mnie ten wydech, żeby był trochę głośniejszy, no. Ale tylko to, nie? A to potem to zobaczymy, nie? Jo, spoko. Jeszcze w każdym razie tego motocykla nie ma, nie? Tak, ale to elektryka. No. Nie wiem, czy go zostawić, czy... Wiesz, bo tutaj jest ta... Czekaj, nie, wywalili powerbombę, ściągnęli. Znaczy, nie wiem, co to było. Katalizator, no. No jestem ciekawy, bym chciał tu na kole jeszcze wypróbować tam na ulicy, nie? A ja, trzeba, nie? Tylko żebym nie rozwalił tak jak twojej, nie? Mam. Bo mi się tu sprzęt, kurczę, psuje. No, trzeba naprawić, albo Lita kupić w końcu. Bo a nie, z tymi nie, aerochami to... to ten, GoPro'y się psują. Aha, GoPro'y się psują, a one to są już w ogóle. Czekaj, jeszcze jeden. Alp, 4-0. Dzięki. Elektrykiem jechałeś? Jechałem, jeździłem tym, kręciliśmy fajny filmik właśnie z Bartkiem promocyjny. Powiem ci, że motor do wszystkiego, naprawdę. Tak. Ja go będę brał do siebie do kampera na pakę, bo on jest lekki, 140 kg wagi. Jest przystosowany dla dwóch osób, no i pojedziesz tym do miasta i pobawić się też zjeździć z tego, nie? Na koło to idzie? Idzie. Tak? Idzie na koło, potoki normalnie. Wszystko idzie na koło, nawet no, motorynka idzie na koło. Trochę. Potoki, schody, na mieście jeździliśmy po schodach, wszystko zrobi. Ridera. Taki trialowy, no właśnie tak jak Radek mówi, zależy od ridera. Trialowy, słyszysz? Nie. A to pod katalizatorem nie ma. Zobacz, jak teraz jest prześwit. Ruła. Ania, to się kameruje. Nie wolno. To dobrze. Ja mogę bez katalizatora. Bo teraz jest DPF wstawiony zamiast katalizatora. Tak, DPF, nie, EGR i... Eko cały czas. Bardziej eko. Tak, i ESP. No, ESP. Jako to jest 400? 400. 350. 350? 350. 39 koni. A taka fajna sylwetka, nie? No taki mały adventure, nie? A jak ten zegar tutaj się zapala, nie? Widziałeś? Jo. Okay. Drugą stronę. Nie, było. Nie, drugą. Ja mam takie krótkie pałowanie, bo to mocno podporne, wiesz. Co? O. Max. ABS? Za ABS-em. No, można wyłączyć je tutaj. Chyba wyłączone nawet. No. Dobra, idę się przebierać. Śmiało. A ty już po testach? Ja już po testach. Dobra, to ja muszę szybko. Glata! No ja gotowy. Lecę testować. Tymczasem. Tędy. 901 duża, nie? Szperacze. Tak jak powiedział tu klasyk, uważaj, bo to ma pierdolnięcie, tak? Nie? No. Wyjebie się? Chłopaki, odsuńcie się. O ja posiadam. Zrób mi tą najsłabszą mapę. No a z tego wrażenia to nie wiem, czy wam powiedziałem w ogóle, jaki motocykl kupiłem. Falling down through the clouds of